większość ekipy jedzie teraz do Twilight Zone. Będą się przebijali przez dwie noce. Na drugą noc my okrężną drogą, łatwiejszą, dojedziemy do nich i razem się spotkamy na kampie. W dżungli niestety nie ma hipermarketów, żeby można było dokupić takich trytytek. Jedziemy do Twilight Zone, najcięższy element rajdu podobno. Mamy około 120 km do przejechania w dwa dni. Podzielili nas na grupy po 5 samochodów. Mamy się trzymać razem, bo są gdzieś tam po drodze tygrysy, są gdzieś po drodze słonie i to chyba ze względu bezpieczeństwa. To raz, dwa, że mamy się nie opuszczać. Jak jednemu się zepsuje auto, to drugi pomagał będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jest jakieś poważne zagrożenie. Jedzie Jacek Ambrozik z nami. Z Polaków jadą dwa kłady, jedziemy my i jedzie trzech Malajów, lokalesów. Także mamy nadzieję, że przy nich to... Oni wiedzą, jak się w tym terenie zachowywać i damy sobie radę. Ekipa medialna nasza z Mirkiem Kozłem, który ma problemy z wyciągarką, zostaje, jadą kawałek asfaltem i wbijają się do dżungli z drugiej strony. Mam nadzieję, że tam do nas dotrą i jakieś fajne materiały z tego mieć będziemy. I są tam odcinki specjalne jakieś ustawione na końcu, także te OS-y myślę, że pojedziemy jeszcze, no i za parę dni zakończenie rajdu. Mam nadzieję, że tam dojedziemy cało i zdrowo. Blokada przedniego mostu nam wysiadła. Poza tym w porządku. Myślę, że będzie ciężko, bo kazali nam po 5 samochodów właśnie razem się trzymać. A nigdy chyba tak nie było. Nie wolno nikogo zostawić, nawet jak się samochód zepsuje. Trzeba go zabrać ze sobą. No i nie wolno się rozdzielać. Najważniejsze powiedzieli, nie rozdzielać. Są jakieś tygrysy, trzeba uważać, spać przynajmniej po 5 aut, bo są jakieś terytorium słoni i tak dalej. Nie wiem, boję się trochę. Próbowaliśmy ten napęd z przodu naprawić, tą blokadę, ale nie da rady. Wyciągarka jest naprawiona już. No tak ogólnie samochód dobrze jedzie, jest w porządku. Jedziemy do dżungli, zaczyna się rzeczywista przygoda. To moje takie zdanie. Mam pańskie łóżko, pan mi pożyczył łóżko, Robert mi pożyczył koszulę. Swoje stare spodnie. Jeszcze mam łyżkę, niezbędnik. 2 litry wody. 2 butelki wody. Ostatnią paczkę fajek. 6 plastrów Nikwitin. Zegarek, kompas, ogień i hamak. Damy radę. I maczetę też pożyczamy. Do tej pory na tym rajdzie chodziłem w peclu. Cały czas świeciłem peclem. Ale na Twilight Zone zabieram ze sobą coś, co świeci lepiej jak pecl. Jeszcze nie raz o tym mówiłem. Oszczędzałem, mam w torbie drugą. Także światła nam nie zabraknie. Co ja ci mogę powiedzieć? Widzę, że Land Rover się zepsuł, ciągnie się do góry. Wyciągarka już nie działa, już nic nie działa w tym Land Roverze, bo to jest po prostu Land Rover.
Wyjdź! Wyjdź! Jak się masz? Kocha ojca Rydzika. Nie mamy to. Mamy cię, mamy cię. Jak się skrzywisz? Na tenia grubego. Chodź, yellow cat. Daj mu browara się. Przyjaciele przyszli. Michael. Dobrą słupkę mam, polską, rosołek. Popatrz jaki fajny. Ściacho do chomików. Ale oki nie pływają, nie dziękuję, nie chcę. Oki nie pływają. No też pyszną zupkę, ale ja już mam końcówkę, w przeciwieństwie do Zbyszka. Zaparzył mi po prostu mniej. Takie białe robaczki, ale to tu podobno wszystko jest zjadliwe. Dużo białka z tych robaków jest. Od Chińczyka, tak dokładnie. Suszone były, to żeśmy dodali trochę do zupy. Zróbcie mu, bo on. Dobrze widzę, że on jest chłopak. Polejcie mu, profesorze, polejcie. Panie, panie, bo tu nie wiem. A czapka jest. A dziki wonek. Na zdrowie. Na to nie ma stopnia. Zaraz. Zobaczcie, bardzo porządna lampa. Jak pożyczyłem od Rafała fogi, płaci za siebie. I służy już mi parę dni bez ładowania. Może być. Tarantitel tam ci powiedział. No i jutro startuje? Teraz już męża, tu gościu ma koło 50 lat. To jest właśnie nasza ryba. I na Zbyszka klatce będziemy ją smażyć w ognisku. Ty, farby, żebyś nie usmażył przypadkiem. Smaży się farba. I słuchaj, trzeba to jakoś przymyć. Jutro, no. Ja mówię, no to dawaj Bruna do nas do ciężarówki, nie? I Moli przymycił Bruna do Mauretanii. Odpada 138, odpada 130. Dlaczego? Bo nie startowali dzisiaj. Znaczy nie odpadają na punktowania. Ale przeskakujemy ich jakby, bo tak, nie startowali dzisiaj. Tak, niemożliwe, wszystko się zmieniło, no ja w ogóle nie wiem co chodzi. A my gdzie jesteśmy? Ja się pytam, ile tutaj ma. On mówi, że wszędzie, zawsze, na każdym momencie 40. Wydawało się, że to jest.